Radiowóz. Na przesłuchanie w drodze zaprasza Paweł Ptaszyński. Dzień dobry w kolejnym odcinku programu Radiowóz. Dzisiaj z tą przesympatyczną młodą damą porozmawiam. Ula Jurkiewicz, jeżeli słuchaliście program Dobry Początek Dnia, to ona przychodziła z improwizacyjnymi kawałkami do nas. Jedziemy? Tak, jedziemy! Boisz się? Nie. Słusznie, bo nie ma czego. Chociaż zastanawia mnie, bo bardzo często pytasz, czy się boję, dlatego nie wiem, czy to działa właśnie psychologicznie, tak, że wiesz, chcesz... Program jest nowy. To jest takie, wiesz, jak coś jest nowe, to ludzie się boją brać udział w takich rzeczach, tak mi się wydaje. Ty się nie boisz? Nie, właśnie wydaje mi się, że chyba impro uczy tego, że nowego się nie można bać. Wyzwania lubisz. No, wyzwania są dobre. Bo ty jesteś w ogóle związana, ktoś, kto nie wie, kto nie zna Uli jeszcze, no to teraz się dowie, że Ula jest związana z improwizacyjnym trio Wigry 3, które aktualnie jeszcze ma małą przerwę. Tak. Ale kto wie, może niebawem. No. Ale generalnie udzielasz się w tych wszystkich improwizacyjnych kawałkach. Tak, teraz na przykład mam nowy projekt, bo z moim współlokatorem Patrykiem mamy duet o bardzo wdzięcznej nazwie. Ula i Patryk improwizują, więc jakby od razu wiadomo, o co chodzi. Na pewno nie improwizują Monika i Krzysztof, nie? Tak, na pewno nie. Chociaż nasze postaci mają bardzo wiele często twarzy. No, wiele Ula, powiedz w ogóle, jak się zaczęło to twoje, ta twoja przygoda z improwizacją, ze sztuką? Po trosze kabaretowo, ale to jest, mimo wszystko nie jest taki prawdziwy kabaret, bo kabaret ma swój program, który gra, a improwizacyjne rzeczy to już chyba nie ma programu, tylko założenia. Tak, tak. To w ogóle historia się zaczyna chyba w gimnazjum, bo zainteresowałam się teatrem i stwierdziłam, że bardzo bym chciała iść w tę stronę, ponieważ skończyłam moją karierę gitarzystki, powiedzmy, ale dalej chciałam być związana ze sceną. Poszłam na warsztaty do pani Ewy Andrzejewskiej stamtąd potem jakby dostałam podstawy takie teatralne, a w liceum moja przyjaciółka zaprowadziła mnie do klubu Łojca na roboty sceniczne, które organizowała inicjatywa sceniczna FRU. No i bileterem w ogóle okazał się Patryk, z którym teraz mieszkam. I tak bardzo mi się spodobało to, co robią. I wcześniej znałam improwizację dzięki mojemu bratu z programu Whose Line Is It Anyway. Namiętnie oglądaliśmy i analizowaliśmy. Tak. No niesamowite. Dla mnie to było coś odkrywczego, nieziemsko, że można robić takie rzeczy z takim skutkiem na scenie, nie mając scenariusza i nie będąc przygotowanym. Jak to jest możliwe? Nie. Na pewno coś tam jest reżyserowane. A powiedz, czego w życiu byś nie zagrała? Czego w życiu bym nie zagrała? Muszę powiedzieć, że no to już jest... Improwizować jest fajnie, ale są pewne granice. Co by to było? Nie wiem. Znaczy, ja na przykład na pewno staram się unikać na scenie żartów kałologicznych, tak zwanych. O mój Boże. I na pewno staram się unikać polityki i religii. Znaczy, jakby takie tematy... Nie żartujemy z tego. Nie żartujemy z tego. To są drażliwe tematy i jakby lepiej się nie narażać. No, więc zresztą impro polega na tym, że najlepiej jest czerpać z tych przyziemnych, normalnych rzeczy. Najfajniejsze żarty to są te, do których każdy może się trochę utożsamić, jakby z życia codziennego. Śmieszne może być mycie zębów, albo suszenie włosów, czy składanie prania. A powiedz, był taki moment w twojej improwizacyjnej karierze, że chciałaś powiedzieć, że ja więcej na scenę nie wychodzę. Tak. Powiedz o tym. Chyba, że nie. Nie, to był, wiesz co, mieliśmy taki czas z FRU, gdzie ciężko było zgrać próby i ludzi, a bardzo ważne są próby w improwizacji, co o dziwo. Trzeba po prostu ze sobą spędzać czas i pewne umiejętności cały czas udoskonalać. I u nas przez pewien czas tego zabrakło i pojechaliśmy na festiwal. Na Fanę chyba, na Fanie byliśmy. I to był tak zły występ,
tak słaby. Ale wydarzyło się podczas tego występu coś, co nie wiem, wybiegłeś ze sceny, czy po prostu nie. Wszystko wyszło źle? Nie, jakby jesteś na scenie i masz poczucie, że kurczę, nie gryzie, to nie jest nie, to. Nie chcę jeść. Nie chcę to być. No, jakby, dziękuję, już się najadłam. No to coś jest nie tak. I wtedy pamiętam po występie miałam taki, że o, może to nie jest to, czym powinnam zajmować. A to chyba było na początku. To był taki, nie, znaczy początek środka, aha, można powiedzieć, bo to taki był chyba trzeci rok, czyli jak się tym zajmowałam. Już jakieś doświadczenie w tym człowiek miał, ale tak. Mimo wszystko poszło tak źle, że nic się nie śmiał. Tak. No, znaczy, bo to też nie chodzi o to, czy się śmieją, czy nie często, bo to też ważne jest, żeby fabuła się kleiła, żeby postacie jakby były dynamiczne, żeby to wszystko jakoś się toczyło, a tam wszystko szło w ogóle w jakieś dziwne miejsca, do których ja nie chciałam iść. No, ale to był jeden występ, pamiętam taki. Później jakby było dużo analizy i też miałam taki moment, że już stwierdziłam, że no, może ja nie chcę, ale się udało to obrócić o 180 stopni. No, powiedz, czy ty w ogóle zajmujesz się czymkolwiek innym niż tylko umilanie ludziom życia? A to jest najważniejsze, żeby umilać ludziom życie. Wiadomo, ale trzeba też umilić życie sobie. Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że... A z altruizmu cały czas umilając sobie... To tak jak kiedyś w Przyjaciołach Phoebe twierdziła, że wszystkie uczynki są dobre, jakby nie są egoistyczne. I Joe jej udowadniał, że wszystkie są egoistyczne, bo ty się przez to czujesz dobrze. Więc to jest egoizm. No i jakby ona dotarła do niej, że co, nie, zepsułeś mi światopogląd. No to ja myślę, że jakby dzięki umilaniu innym życia sam sobie też umilasz. Dobra, powiem wprost. No. Chciałem zapytać, czy robię coś innego poza improwizacją, wiem. Robię, o dziwo robię. Ale co, ja wiem, że ty jesteś z muzycznej rodziny, bo twój brat jest dobrym gitarzystą. Oj tak, no Wojtuś, tak. I no zna się z Dawidem Podsiadło. Naprawdę? Tak. Taki jest szalony. No, tak, to prawda, że u nas wszyscy grają. Ja też grałam przez długi czas na gitarze. I w pewnym momencie Wojtek, właśnie mój brat, się śmiał, że... No, czy śmiał? Mówił prawdę, że byłam lepsza od niego. Naprawdę? To czemu na tej gitarze nie Naprawdę, grasz? Bo szkoła muzyczna bardzo mi tę gitarę obrzydziła. Dla mnie wszystkie konkursy, wyjazdy wiązały się z ogromnym stresem i emocjonalnie nie byłam w stanie tego znieść jako tam 10-latka, powiedzmy. I bardzo się wtedy z gitarą pokłóciłam. A potem zaczęłam się z nią godzić, jakby grając dla siebie. Ale że polisz sobie jeszcze od czasu do czasu. Że polisz tak, sobie Tak, no jeszcze. Gram, cały czas się udoskonalam, teraz w ogóle uczę w szkole muzycznej. Aha, no, także to piękne. Staram się, no, znowu umilać komuś czas. A do tego studiuję. Studiowałam filologię angielską, a w tym roku zaczynam psychologię. No proszę. To co, robimy jakąś improwizację malutką? No jasne, zawsze. To ja mam trochę utrudnione zadanie, bo ja muszę jeszcze jechać prosto. Ale którą? Trzymaj się, uważaj! I spokojnie wjeżdżamy w ulicę Sienkiewicza. Ja trochę gorzej wchodzę w zakręty jeszcze. Dobra, jaką robimy improwizację? Możemy robić takie... Ojej, czekaj. No właśnie, my mamy tyle zabawek i nie wiemy, którą wybrać. No, znaczy nie wiem, pierwsze, które mi do głowy zawsze przychodzą, takie w aucie, w których można grać, no to... No tylko pytania są. Dobra, no to jedźmy. Możemy jechać. Po temacie jakimś? To czekaj, to mamy temat Mazurek. Mazurek. I to już? I to już, no. Aha, ja mam zacząć, tak? Będziesz to jeszcze jadł? A co to jest? Po lubsze wyglądzie nie sądzisz, że to może być mazurek? A jak wygląda mazurek? To tylko lukier? Czy lukier jest niezdrowy? A lukier z czego się robi? Nie wiem. Żółwik. Piękne. Kurczę, z czego się robi lukier? Z cukru. Ej, faktycznie. Wszystko, co najlepsze, jest z cukru. No, wiadomo. Cukier jest niezdrowy. Słuchaj, to znaczy, że lukier też jest niezdrowy. A marzenia? Masz jakieś marzenie związane z tym, co na scenie, albo z tym, co nie na scenie? Ja lubię ludzi o marzenia pytać. To jest fajna robota. Jeszcze ci płacą za to. No widzisz? No.
to jest dobre. Marzenia są dobre. Ja mam marzenia, oczywiście. A jak? Bo marzy mi się, żeby z improwizacji żyć i zarabiać z tego jakby na stałe. I a da się? No da się, bo improwizacja jest tak szerokim tematem, że możesz używać jej naprawdę w różnych dziedzinach. I ja znowu jakby chciałabym umilać innym czas, więc pomyślałam, że warto by było improwizację połączyć z psychologią. I na przykład w terapii bardzo często wykorzystuje się techniki improwizacji. Mhm. Tak samo na przykład w biznesie, w budowaniu grup i struktur też wykorzystuje się techniki improwizacji, ponieważ one udoskonalają tam efektywny przepływ informacji, budowanie zespołu i kreatywne myślenie, co oczywiście w firmach jest bardzo ważne. Czyli tylko pieniądze ci w głowie. Tak, oczywiście, firmy, pieniądze, że tak. I zarabianie na przyjemnościach swojej i cudzej. Tak, dokładnie. Ach, jakie piękne życie mnie czeka. A jakie plany na najbliższy czas? Na najbliższy czas? No z Patrykiem mamy występ. No właśnie, to ten nowy projekt. Tak. Od stycznia razem gramy, a teraz po przerwie wakacyjnej w październiku, 3 października mamy występ, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. I mamy, no jakby czekam cały czas, co tam Bigre wymyślą. W międzyczasie oczywiście będę się kręcić w gębie i pomagać, zwłaszcza organizacyjnie. Ostatnio bardzo mnie też organizacyjne sprawy interesują. Też byłam na festiwalu Fama w Świnoujściu w sekcji producenckiej, gdzie uczyłam się właśnie produkcji wydarzeń kulturalnych. I no, nawet udało mi się zdobyć nagrodę organizatora, więc bardzo to było przyjemne. No, to eksportujesz, że tak powiem, zielonogórską myśl improwizacyjną do bliskiej zagranicy. Myślę, że tak. Staram się. No, a więc jakby nie tylko interesuje mnie scena, ale też co się dzieje od kuchni i w jaki sposób to zgryźć. To może jakieś organizacyjne też talenty twoje się ujawnią. No. I będziesz organizować różnego rodzaju wydarzenia. Ula, bardzo serdecznie dziękuję. Powoli nasza podróż zbliża się do końca. Nie, ani jednego zarysowania, ani jednego skrócza. Fajnie, no nie. Żadnego driftu. Służbowym to nie. Chociaż jak mówią, że jaki jest samochód do pokonywania 20-centymetrowych krawężników, najlepszy? Służbowy. Proszę nie słuchać. Nie. Proszę się nie śmiać, tu nie ma się z czego śmiać. No moim i waszym gościem była Ula Jurkiewicz, jedna z przyszłych mistrzyń improwizacji. Yeah! Pomachajmy ludziom. Pa, pa. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.